Plastikowe butelki, opakowania foliowe czy wyroby z gumy. Wyrzucamy czy spalamy? Rozpoczął się sezon grzewczy. Nasze domy ogrzewane są różnymi paliwami, jak na przykład gaz ziemny, węgiel czy ekogroszek. Niestety znaczna część społeczeństwa ulega pokusie pozbycia się odpadów, paląc je w domowych piecach. Widać, że z kominów idzie dym, idzie, nie? Czarny takie różne i smród jest po prostu, nie? Buty palą, bo ja wiem, ja też mam niedaleko sąsiadka, posiadłem z komina, a jak się coś powie, to ona nie taką. My też mamy piec, ale palimy czystym węglem, czystym drzewem, co się kupi i okej, nie? Bo po co tam? Śmieci, to są kubły, to są worki i okej, nie? Poluję cały czas węglem, myślałem, że dobrze. No termo nowoczesny piec to już wcale nawet, sąsiad powiedział, że mi nawet dym nie leci z komina. Po czym poznać, że ktoś pali właśnie różnymi śmieciami? No bo to ten smąd idzie jakiś taki cudowny. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja do pieca wrzuciła cokolwiek innego oprócz, no wiadomo, opału. No, ja na przykład to palę węglem. My mamy ekogroszek. A co pani uważa właśnie tych ludzi, którzy palą właśnie czym popadnie, jakimś tam plastikiem czy czymś takim? Chyba ich nie stać na opał. Widać, bo czarny dym z komina leci, ale ja uważam, że w Izbicku raczej ludzie się starają nie palić takich rzeczy. Palenie śmieci pozwala pozornie zaoszczędzić na kosztach paliwa, ale może stać się przyczyną bardzo poważnych konsekwencji. Palenie w piecach odpadami domowymi czy śmieciami to główne przyczyny smogu, który wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Duże smogi dymu są i duże zanieczyszczenie środowiska jest, nie? Źle robią, bo zadymiają po prostu całe wioski, cały ten i ludzie chorują przez to, popalą byle co. Jest szado. I ciężko się oddycha. Środowisko zatruwane, dlatego powinno być lepsze piece, lepsze udogodnienia, tyle, że jakaś dotacja z państwa, bo nie każdego na to stać. Przede wszystkim czuje się inny zapach, nie? Wiadomo, że to po prostu się wyczuwa. Jak ktoś tam pali jakiś plastik, czy meble jakieś tam lakierowane, czy coś, to się wyczuwa. Powinny być jakieś kontrole wprowadzone, nie? Pamiętajmy, że piec to nie śmietnik, a paląc śmieci w domowych piecach, trujemy nie tylko siebie i swoje rodziny, ale również setki osób dookoła.